Australia, ci vediamo Australia, Africa, z rocznika 2017 w najlepszych cenach, najwięcej emocji w zimowej kumulacji. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum, pełna regeneracja. Blanki, lubię, polskiego radia, wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, produkt innowacyjny. Radia Polska Lubię Polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie Polskiego Radia 24. Sponsorem strategicznym akcji Lubię po Polskie jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię po Polskie produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Wyobraź sobie niewyobrażalne. Graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w Puntach Lotto. Po reklamie. Spotkanie w parafii Wszystkich Świętych w kościele świętego Piotra i Pawła. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju. Już w tym tygodniu w Rzeszowie odbędzie się kongres 590. Jak uwolnić polski potencjał gospodarczy i pobudzić przedsiębiorczość? Na te pytania przez 2 dni będą szukać odpowiedzi politycy, przedstawiciele wielkiego i małego biznesu, eksperci oraz ekonomiści. Najświeższe relacje i może także prosto z naszego kongresowego studia na antenie Polskiego Radia 24. Zaprasza Naczelna Redakcja Gospodarcza. Partnerem relacji z kongresu 590 są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Na audycję zaprasza sponsor PGNiG, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 17. Organizowanie także tych spotkań, a więc najbliższa środa. Zapraszamy. Czas na informację dnia. Premier Beata Szydło podsumowała 2 lata prac swojego rządu. Komisja weryfikacyjna uchyliła w całości decyzje zwrotowe dotyczące 3 działek w centrum Warszawy. Ponad 30 tysięcy osób wstąpiło w tym roku w szeregi ukraińskiej armii. Maja Borkowska, zapraszam. Rodzina, rozwój i bezpieczeństwo to wskazane przez premier Beatę Szydło filary programu jej gabinetu. Podczas wspólnej konferencji z prezesem Prawa i Sprawiedliwości premier podsumowała 2 lata prac rządu. Beata Szydło mówiła, że jej gabinetowi zależy na tym, by wszyscy Polacy mieli równe szanse. Zrównoważony rozwój to, żeby każdy poczuł się w Polsce jak u siebie w domu i mógł realizować swoje marzenia. To była podstawa wyjścia do napisania wielu projektów, wielu programów. Przywrócenie polskim rodzinom godnego życia, przywrócenie polskiej gospodarce możliwości konkurowania, funkcjonowania, oddanie Polakom możliwości decydowania o własnych sprawach. To były te założenia, które postawiliśmy sobie na wstępie. Beata Szydło podkreśliła, że celem działań jej rządu jest przywrócenie rodzinom godnego życia, służy temu program Rodzina 500+, który wspiera rodziny materialnie i zarazem pobudza gospodarkę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że rząd Beaty Szydło jest w stanie prowadzić politykę, która służy obywatelom, zwłaszcza tym, którzy do tej pory nie korzystali z rozwoju gospodarczego kraju. Wystąpienia szefowej rządu i prezesa PiS skomentowali politycy opozycji. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Krawiec powiedział, że jest zdumiony tym,
że konferencja odbyła się w siedzibie PiS, a nie w siedzibie rządu. Jego zdaniem miało to klapę polityczną, że w Polsce rządził Polska. Nowoczesna i Ryszard Petruski kształtował skład finansów publicznych oraz politykę zagraniczną. Jak powiedział, w najbliższym czasie mają wzrosnąć skład finansów, a polskie sojusze w Unii Europejskiej zostały zniszczone. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Pieszka mówił, że Kukiz-15 to merytoryczna opozycja, która potrafi wskazać błędy i zaniechania, jakie dopuściła się siedziba PiS. Na najważniejszych zaniedbań polityce liczył zapaść systemu opieki zdrowotnej oraz politykę podnoszenia podatków. A według prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego wystąpienia prezesa PiS i premier Beaty Szydło można spodziewać się, że może nastąpić zmiana na stanowisku szefa rządu. Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskiej uchyliła w całości kolejne decyzje zwrotowe dotyczące nieruchomości w stolicy. Tym razem chodzi o trzy działki na dzisiejszym placu defilad poletatnymi adresami przy Złotej, Zielonej i Chmielnej. Ich reprywatyzacją gremium zajmowało się na rozprawie 5 października. Działki w prywatne ręce zwrócono w latach 2012-2013. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki wyjaśnił, że w ocenie komisji powinny one wrócić do Skarbu Państwa, ponieważ nie odnaleziono dokumentów, które potwierdzałyby prawidłowy zwrot nieruchomości. Wnioski z dnia 30 grudnia 1946 roku, co do których nie uzupełniono terminie braków formalnych, były bezskuteczne, w efekcie czego podlegały pozostawieniu bez rozpoznania przez Prezydium Rady Narodowej w listopadzie 1953 roku. Mimo tego prezydent miasta stołecznego Warszawy potraktował te wnioski jako inicjujące postępowanie administracyjne w sprawie, która zakończyła się już na etapie wszczęcia. Patryk Jaki zwrócił uwagę, że prezydent Warszawy rażąco naruszyła prawo, bo postępowanie dotyczące tych działek powinno zakończyć się w latach 50. Przewodniczący komisji dodał, że to pierwsza decyzja dotycząca zwrotu nieruchomości prawowitym właścicielom, a nie handlarzom roszczeń. Przeciwko uchyleniu decyzji reprywatyzacyjnych był poseł Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej. Nie wiemy dzisiaj, które dokumenty były, a których nie było tak naprawdę. Nie ma żadnej informacji na ten temat, których dokumentów mogło nie być. My to ahistorycznie oceniamy, że dzisiaj tego nie ma. Tak, dzisiaj tego nie ma. Czy nie było w 46. pełnomocnych pełnych, czy których dokumentów nie było, tego nie wiemy. Też do końca nie wiemy, jakie były rozdrych dokumentów wszędzie miasta stołecznego Warszawy. Komisja Weryfikacyjna utrzymała w mocy zaskarżone decyzje dotyczące działki pod danym adresem Chmielna 70. Skargi wnieśli beneficjenci decyzji zwrotowych. Według komisji decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. Przewodniczący Kotek Jaki mówił, że dzisiejsze rozstrzygnięcia mają pomóc uporządkować sytuację na placu defilad w Warszawie. Zaznaczył, że prawowici spadkobiercy w przyszłości będą mogli ubiegać się o odszkodowanie, którego wypłatę zakłada projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Ponad 30 tysięcy osób wstąpiło w tym roku w szeregi ukraińskiej armii. Część z nich to oficerowie rezerwy. Ukraińskie wojsko liczy niemal ćwierć miliona żołnierzy. Większość z nich to żołnierze zawodowi. Jak informuje ukraińskie Ministerstwo Obrony, od początku roku kontrakty z ukraińskimi siłami zbrojnymi podpisało 31 tysięcy żołnierzy. Spośród tych, którzy w tym roku wybrali zawód wojskowego, 2 tysiące to oficerowie rezerwy. W zeszłym roku kontrakt z ukraińskim wojskiem podpisało 70 tysięcy osób. Oprócz żołnierzy zawodowych ukraińskiej armii służą też poborowi. Na początku października rozpoczął się pobór, który objąć ma 10 tysięcy mężczyzn w wieku od 20 do 27 lat. Na wschodniej Ukrainie, w obwodach donieckim i ługańskim od 2014 roku ukraińskie wojsko prowadzi walki ze wspieranymi przez Rosję separatystami. Mimo ogłaszanego wielokrotnie zawieszenia broni, pozycje rządowe są codziennie ostrzeliwane z broni strzeleckiej i artylerii. Jedynie w tym roku zginęło tam około 170 ukraińskich żołnierzy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec pogoda. W nocy sporo chmur, na południowym wschodzie większe przejaśnienia, w Karpatach rozpogodzenie. Miejscami, zwłaszcza na północy i zachodzie, słaby deszcz z lutą mżawką. Lokalne mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Termometry pokażą od minus 3 stopni na południu, około 1 w centrum do 5 na wybrzeżu. Najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich do minus 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na północy, chwilami porywisty, na wybrzeżu wpływać do 60 km. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.
Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnieniem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obsilax. Obsilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obsilax. Poczuj się lekko. Zdrowi. Gdy na łapach do kurczę pić, spokojny sen wygłupcza. Aromatia w żerbarce, ulubieniec wszystkich widzących, smakuj żerbarce i szyję. Poczuj aromatów siły. Szerba rozgrzewa jak herbatka. Dla każdego kieliszka. Relaksuje nos, oczyści. Bardzo wiele ma korzyści. Aromaktyw białych, szedrów, gierękuje małe nosy. Aromaktyw dostępne do aptekar. A dla najmłodszych żon aromaktyw najprawa bez ograniczeń wiekowych. Kaszel podstawowy do porządzenia sprawy i uzierzania decyzji merytoryczne. Herbapryk pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapryk numer 1 na twój kaszel. Herbapryk syrop, produkt złożony tradycyjnie z czterech olejów drogowych, zły kaszel, utrudniony odczuwanie, przeciwwskazanie na drażliwości na składniki lekubactwa, nie stosować u dzieci, które chorobą na lekubactwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź w konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Po reklamie. Uświadomić te i punktualnie. Elementem tych decyzji komisji jest to, że jeżeli te decyzje zostaną utrzymane, to moment pożartować sytuację związaną z pracą. Witam w debacie dla Polskiego Radia 24. Witam serdecznie także naszych gości, jak Jakub Ruszko po raz pierwszy u nas, dzień przekaz informacyjny Polska Prasie i Antoni Przyjemny, Telewizja Polska. I warto to zatrzymać. Dziękuję Państwu. Panowie, dzisiaj dwa lata rządu w podsumowaniu premier Beaty Szydło i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Za chwilę o tym, co działo się na konferencji prasowej, ale teraz o tym, co się działo przed konferencją prasową, bo to jest kolejny raz, kiedy zdecydowana większość w opinii publicznej, szczególnie dziennikarzy, a nawet polityków opozycji, szczególnie bo też dawali temu wyraz w konferencji prasowej w Sejmie, spodziewało się, że dużo to będzie ten dzień, kiedy prezes Prawa i Sprawiedliwości zastąpi premier Beaty Szydło na stanowisku, jak było się to oficjalnie. Czy do tego w ogóle dojdzie? Ministerstwo Środowiska oraz Wystarczyło posłuchać wczorajszego wystąpienia o programie Korzyść Wiadomości Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział wprost, że konstrukcja jest podłożona w czasie, bo premier zaproponował zmiany strukturalne, a one wymagają nam czasu. Pomyśleć ten rząd na nowo, pomyśleć tą władzę na nowo, to wymaga rzeczywiście przemyśleń, a nie tylko Kowalskiego do Nowaka czy Nowaka za Senecko. To jest struktura, która nie jest do końca dla nas czytelna, właśnie zjadaczy chleba z ludźmi, którzy obserwują to, ale patrzą bardzo wyraźnie na efekty, my z tego rozliczamy tą władzę. Czy ona się składa z przewodniczącego Rady Nadzorczej, monarchistą Jarosław Kaczyński i władzę dali względzie władzę, który wybrał zarząd postaci Beata Szydło, postaci Andrzej Duda, to jest jedno, ale po drugie, jak ta korporacja działa, którą Polacy wynajęli, która przeprowadzała to wypłatę w kraju, to jest drugie. Mimo, że rzeczywiście to wpływać jako taki dobry pomysł, jak to powinien żyć jednym tygodniem nazwiskiem, tak jak to także wczoraj Czarnes, do tego przed laty Donald Tusk, tylko pojawiały się publikacje, to pisał na Twitterze, że przykład sprawowania lewicy ważnej odniosę się na konferencji we wtorek o 15, jak po aferze Hadatowej, tylko przemyśleć to, co się udało, bo tutaj oczywiście trochę zagłosu dodatki, jak mamy pewien klasyk. Jest, ale co trzeba z tym zrobić dalej? Że nie wystarczy włącznie administrować i konsumować owoce sukcesu, bo tych wyzwań i wniosek można mieć bardzo dużo. To rzeczywiście moment, możliwy słaby deszcz, jak powiedział mój kolega z grupy Jarosław Kaczyński, musimy tak skonstruować, że on jest pastą w trudniejszym czasie. Wiatr słaby na północy, okresami umiarkowany na wybrzeżu porywiszy południowo-zachodniej i zachodniej, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1200 hektopaskali i będzie rosło. Były to wiadomości. Prawie trzymali za gardła, mimo licznych nacisków i kłód rzucanych pod nogi przez totalną opozycję, a także mimo wety prezydenta Andrzeja Dudy. W takim razie, jak pana zdaniem, będą wykonywały te dwa kolejne lata, skoro dwa mamy ze sobą.
Ja myślę, po pierwsze, dzisiejsza konferencja nie chciała włoskie zastąpienie Brexitu z Jarosławem Kaczyńskiego, tak? Ona utwierdziła i wyszła jako pozycję w całym obozie. Jak to wyglądały dwa lata? Premier ocenia, że wszyscy ministrowie pracowali bardzo intensywnie, pozytywnie oceniła ich pracę, tak? 15 minut po godzinie 17. Będą, ale one będą Święty Ojciec pięknie powiedział, twórz tę rodzinę chrześcijańską, jeżeli pragniecie mieć nieco spokoju w tym życiu. Niech Pan obdarzy Was życiem, a następnie łaską pokierowania niemi na drodze prowadzącej do nieba. Rodzina w planie Bożym to tytuł dzisiejszej katechezy w ramach czwartego przykazania czci Ojca swego i Matkę swoją. Katechezę w głosie Ojciec Rzeczosław. Na przykład połączone ewentualnie w ramach tej nowej, prawdopodobnie przygotowywanej ustawy o działach rządowych przerzucone pod odpowiedzialność innych ministrów. Która rzeczywiście konstruuje każdy rząd i każdą władzę, bo tej resortowości od czasów PRL nie udało nam się przełamać. I to nie jest tak, że mamy Polacy wybrali sobie partię Jarosława Kaczyńskiego i oddali jej większość parlamentarną, co jest absolutnie kluczowe w naszym systemie konstytucyjnym, ale to jednak powoduje immanentnie, że w tych ministerstwach każdy jest sobie takim małym Jarosławem Kaczyńskim i ma takich małych, maluteńkich Jarosławów Kaczyńskich, którzy są udziałowcami i odpowiadają za pewne rzeczy i nikt tego nie wie. I to są właśnie te silosy, które jest bardzo trudno przełamać. Mieliśmy kiedyś Ministerstwo Górnictwa, jedyne w PRL-u, które było poza Warszawą. Ciężko jest to w tej chwili przełamać, a chodzi o to, że... No to chyba jedna z porażek Prawa i Sprawiedliwości, bo politycy tej partii mówili, że Polski Resortowej nie powinna być. Tak, i postarają się, żeby tego nie było. I ten problem jest, proszę zobaczyć, że wczoraj Jarosław Kaczyński bardzo to wyraźnie akcentował. Mówi o tym, że nie wszystko się udało, nie spadły ceny autostrad. Mamy tutaj takie dziedzictwo, choćby w sprawie słynnej koncesji na autostradę A2 dla firmy powiązanej z Janem Kulczykiem, która się okazuje, że... przejechanie nią jest droższe niż przejechanie jakimkolwiek fragmentem, czy wszystkimi łącznie w Polsce, bo tak, to prawda, ale to już był kontrakt. Ale to jest nadal problem, jak to przełamać, zwłaszcza, że ten kontrakt jest tajny za sprawą decyzji poprzedników. Nie wiem, udaje się przełamać się monopol gazowy Rosji na Polskę i te ceny już spadły, ale to jest nadal niewystarczające, bo trzeba walczyć z tym Nord Stream 2, który jest bardzo silny w Niemczech, silne w Rosji, co oczywiste, ale także trzeba tutaj ten problem Unii Europejskiej walczyć bardzo wyraźnie. Więc ja bym powiedział, że to zdanie, które padło wczoraj w gości wiadomości, że są wewnętrzne spory w obozie, jak on ma wyglądać, i ba, jakby tego było mało, że nie można wyłącznie traktować, że prezes narzeka, że wszystko jest dobrze, że jest super i świętujmy, bo mamy 45% poparcia, to jest bardzo wyraźne wyczucie społeczne, coś, co odróżnia Jarosława Kaczyńskiego od reszty swojego obozu, które mówi o tym, że nie można się zatrzymać, tylko trzeba pójść dalej, trzeba wyczuć, co naród oczekuje, a nie dać się zamknąć choćby w kancelarii prezesa Rady Ministrów. A z drugiej strony Prawa i Sprawiedliwości mówi, a z drugiej strony... Naprawdę? Kiedy? W jakim czasie? W dwóch dni? 16 już pojutrze? Ja właśnie nie należało do tej daty. Czy początek grudnia, czy może przyszłego roku? Początek grudnia jest zupełnie realnym terminem. Początek przyszłego roku jest także zupełnie realnym terminem. Rzeczywiście Beata Szydło, i to dzisiaj na konferencji, nie tylko ucałowując dłoni, ale podkreślał wyraźnie, że stanęła Beata Szydło na wysokości zadania, ale przed nami jest wymyślenie tego, co mówił Jarosław Kaczyński, tego, co będzie po. Tego, co on te dwa lata ma, czyli kolejnej kadencji, która nie ma być tylko przejadaniem sukcesu 500+, bo to rzeczywiście zmieniło życie Polaków, tylko są kolejne wyzwania, tak, i to ukreślił jako główny cel Jarosław Kaczyński, żeby to bogactwo, które gdzieś było wyprowadzone za granicę, widzieliśmy to w badaniach także gospodarki, które mogą wzroście transferu po 30% w ciągu ostatnich lat za granicę. To zatrzymajmy się w tym momencie, to jest rzeczywiście moment, najpierw cele, a potem ludzie. Jako Poworuszko, prezes Prawa i Sprawiedliwości, premier Bartoszku mówił, że Polacy mogą się czuć wiele bogatsi niż byli do tej pory, bo okazało się, że można być bogatszym, można zarabiać więcej, można też więcej pomagać i bardziej pomagać tym, którzy tych pieniędzy i wsparcia potrzebują. Czy rzeczywiście podziela pan tę opinię, że w naszym kraju żyje się trochę lepiej niż żyło się do tej pory 2-3 lata temu?
temu, czy rzeczywiście jesteśmy bogatsi i bardziej zamożni jako Polacy. Rząd podsumował ten półmetek kadencji hasłem dobre dwa lata, tak? Prawo i Sprawiedliwość samo wystawia sobie ocenę, tak, według skali szkolnej to jest czwórka, czyli dobra ocena. Ta dobra ocena i chyba obiektywna, ona ma odzwierciedlenie w sondażach z ostatnich tygodni, tak, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma prawie 50-procentowe poparcie, tak? To bez wątpienia, tak, program, tak, 500 plus, a za chwilę Mieszkanie plus. No ma ogromny wpływ na odpowiedzialność życie, za przyszłość rodziny ludzkiej. Generalnie czujemy się bardziej zamożni. Przekazywanie życia. Badam o to nawet w kontekście słów Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj poseł Platformy Krzysztof Brejza mówił w Sejmie, że podsumować rząd Prawa i Sprawiedliwości można tak, że co zostało Polakom w kieszeni, w portfelu. No i poseł Krzysztof Brejza mówi, że ceny jajek, masła, prądu, gazu, wody, śmieci poszły w górę i niedługo tak naprawdę obowiązuje na razie program 0+, a jak to dalej pójdzie, to za dwa lata będzie 500 minus. Straszenie na wyrost? To jest bzdura oczywiście, no bo ceny i tak by rosły, tak, a jeśli rodzina z trójką dzieci miałaby mieć ten 1000 zł, albo go nie mieć, to są zamożniejsi, tak, gdzieś. 10 albo 1500 rzeczywiście. Szkoda, że pan poseł Brejza nie jest w stanie wymyślić niczego nowego niż to, co wymyślił Donald Tusk w roku 2007. Jesteśmy 10 lat później, bo ten chwyt, że rosną ceny podstawowych produktów spożywczych, wybranych zresztą, zastosował w pamiętnej debacie z Jarosławem Kaczyńskim Donald Tusk. Zresztą posłużył się wtedy także nic nieocą pielęgniarką, z tego co pamiętam, i zarobkami, więc to już jest dość zgrana płyta. Zwłaszcza, że gdy gospodarka zaczyna rosnąć, to część cen idzie w górę, ale już słyszeliśmy wypowiedzi ekspertów, którzy mówią, że wzrost mleka i jajek polega na tym, że po prostu doszło do wielkiego oskarżenia na zachodzie Europy i dobra polska żywność jest wykupywana masowo, bo jest tak popularna i jest problem. Unia Europejska złapała się także na własną pułapkę, jaką są kwoty mleczne, które kazały nam ograniczać produkcję mleka, bo nasze mleko wysobojowało rynek europejski. Tak naprawdę to jest podwójne kłamstwo. Oczywiście to nie jest tak, że jak się spojrzy do naszego portfela, to od razu widzimy o wiele więcej, czy te negocjacje z pracodawcą, pewnie zwłaszcza wśród dziennikarzy, nie są proste, żeby to był rynek pracownika, a nie pracodawcy, ale coś jednak się zmieniło. Ta gospodarka po pierwsze ruszyła, a po wtóre to nie chodzi o to, czy mamy nawet 0,5 zł mniej czy więcej, chociaż to jest olbrzymia różnica dla wielu rodzin, ale chodzi o to, że nagle państwo zaczęło wspierać rodziny jako ten element, który jest najbardziej ważny dla przyszłości naszego narodu i państwa zarazem. Ale część ekspertów mówi, że wciąż mamy więcej regulacji. Przepraszam, panie redaktorze, niech mi pan pozwoli jeszcze jedną zdanie w tej sprawie powiedzieć, bo to jest istotne, co mówiła Platforma Obywatelska na ten temat dwa lata temu, kiedy oddawała władzę. Minister finansów, profesor London School of Economics, Jan Wincent Rostowski, mówił, że w tym budżecie nie ma na te 500 zł, że nie można dać Polakom tych pieniędzy. Jednocześnie jego ministerstwo przez lata nie zrobiło nic ze skalą wyłudzeń VAT-owskich, która tylko rosła. Byliśmy największym po Stanach Zjednoczonych reeksporterem pewnych telefonów komórkowych, które polegały tylko na tym, że była dziura w przepisach, z którą nikt nic nie robił, dzięki czemu można było wyłudzać VAT na miliony złotych. Ba, Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, wbrew opinii większości Polaków, podniosło wiek emerytalny, kazało nam pracować dłużej. W przypadku mężczyzn znowu to było do śmierci. Ten proces rozpoczęło i mówiło, że tych pieniędzy nie ma. Potem okazało się, że można obniżyć ten wiek emerytalny do takiego, który Polacy się przyzwyczaili, i dać jeszcze coś Polakom. No, rzeczywiście tutaj poseł Brejza ma problem, co powiedzieć, żeby obronić stanowisko, którego się obronić nie da. Jego szef, żeby schetynał, raz mówi to, raz mówi coś zupełnie przeciwnego. To chyba najlepiej charakteryzuje tą propozycję. I to Polacy widzą, czego dowód dają w sondażach. Dziś premier Zuba właśnie mówiła, że filarem tego półmetka tej kadencji jest rodzina, rozwój i bezpieczeństwo. Tak? W przypadku Platformy tymi filarami, nie wiem, co by mogło być, Amber Gold, Sowa i Przyjaciele, czy może podwyższenie wieku emerytalnego. A jak by pan porównał w takim razie stopień realizacji obietnic wyborczych, jeśli chodzi o poprzedni rząd po APSL i obecny rząd Zjednoczonej Prawicy? W przypadku Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy konkretne obietnice, tak?
powszechnie krytykowane i mamy krok po kroku realizację tych obietnic. Tak. W Platformie były jakieś mało konkretne obietnice, dużo obietnic, tak? A z realizacjami... Choć nie też taką samą niestety właściwość, jaką... Platforma Obywatelska, pamiętam doskonale to wystąpienie Donalda Tuska, obiecywała 3 razy 15. I to była ta propozycja, którą próbowali zdobyć władzę. O ile pamiętam praktykę rządu Donalda Tuska, to zamiast 15% na podstawowe rzeczy, które człowiek kupuje, czyli właśnie chleb, jajka, masło, pieluszki, ubranka dla dzieci, podniesiono podatek VAT do 3%. Z 22% to jest jednym z najwyższych danin w Unii Europejskiej. To miało być tylko na rok wyborów Donalda Tuska. Niestety to obowiązuje po dziś dzień. Więc rzeczywiście tutaj różnica jest fundamentalna. Jakby nie oceniać, jakby nie krytykować rządów Prawa i Sprawiedliwości, to też jest za co. Ale ten kontrakt, który zawarli z Polakami, czyli pierwszy raz mamy coś takiego od 89 roku, kiedy mamy jakiekolwiek wybory półwolne czy w całości wolne, że jest propozycja, którą Polacy ewidentnie kupują i ona jest później realizowana krok po kroku. Z pewnymi opóźnieniami, ale to, co żeśmy mówili, to jest realizowane. To jest fantastyczna zmiana w polskiej polityce, skoro to buduje demokrację. Skoro chodzi o opóźnienia, jako Paworuszko wspomniał pan wcześniej, że właściwie żaden minister nie straci swojego stanowiska, tylko nastąpi pewne przesunięcie poszczególnych resortów w ramach tej ustawy o działach rządowych. W takim razie kto zbuduje Mieszkanie Plus? Bo to są opóźnienia. To nie idzie tak dobrze, jak miało iść. Co prawda rzeczywiście minister infrastruktury Andrzej Adamczyk naprawdę dwoi się i troi i podpisuje bardzo wiele umów, a to z Pocztą Polską, a to z PKP na kolejne tereny inwestycyjne pod program Mieszkanie Plus. Ale to się dzieje dopiero teraz, a już latem tego roku prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że dzieje się to wszystko za wolno. Kto w takim razie może wybudować Mieszkanie Plus, o którym też mówi i prezes Prawa i Sprawiedliwości, i premier Mateusz Morawiecki? No właśnie, minister Adamczyk w ostatnim czasie jest szalenie aktywny, ale chyba jest już troszkę za późno. Kto może przejąć kompetencje jego resortu? No myślę, że Mateusz Morawiecki, tak? który nadzoruje szersze i głębsze reformy gospodarcze. Myślę, że mógłby zająć się również wtedy cała gospodarka trafiłaby pod tak naprawdę jednego wicepremiera, jednego superministra. Pobiera pan takie rozwiązanie, żeby jeden człowiek był odpowiedzialny za tak szerokie pole? No z jednej strony szerokie pole, tak wiele kompetencji, ale miałby to wszystko, miałby nad tym wszystkim jednak nadzór, tak? Pierwotnego zamysłu jednak Boga odwołał samemu Pan Jezus, najlepiej do tego wszystkiego przypilnować. Jeśli pójście dalej pana tropem, że nikt nie straci jakby stanowiska, tylko po prostu stanowisko zostanie zlikwidowane, to co z MSZ-em? Niektórzy mówią z każdym kolejnym wystąpieniem szefa polskiej dyplomacji, że to będzie jego ostatnie wystąpienie. Rzeczywiście prezes Prawa i Sprawiedliwości też mówił wczoraj nawet, że w polityce zagranicznej no nie do końca też to tempo i minister daje radę w utrzymaniu tego tempa, a tym bardziej, że wciąż nie zrealizowane jest ustawa oczyszczająca z korpus dyplomatyczny, z współpracowników poprzedniego aparatu i PRL-u. Ktoś tutaj może zastąpić Witolda Waszczykowskiego. W przypadku właśnie tego ministra to jest ciekawa sprawa. Z całą pewnością MSZ zostanie zlikwidowany, tak? Ale minister Waszczykowski nie wykazuje takiej aktywności, jakby choćby właśnie minister Adamczyk w ostatnim czasie. Więc albo jest pewny swojego stanowiska, albo faktycznie ja się tutaj mylę i będzie zmiana personalna na tym stanowisku. Antoni Czmiel, może być zmiana personalna, czy w ramach tego przesuwania i w ramach tego, co mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości o tym takim punkcie zwrotnym, który też determinuje kolejne dwa lata, czyli 24 lipca, czyli podwójny weto prezydenta, to też będzie taka przestrzeń, żeby dać więcej kompetencji jednak prezydentowi na polu dyplomacji. Słusznie pan wskazuje tą wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, bo to rzeczywiście zmieniło troszeczkę obraz tego obozu władzy, bo to jest taki podmiot, który może stawiać realne żądania i na nowo go formatować. Nie robi tego opozycja. Kiedyś opozycji do własnego rządu stawał się Jarosław Kaczyński. Pamiętam wywiadzie dla tygodnika do rzeczy, co znalazło się nawet na okładce, mówił, że czasem to on musi być opozycją, bo musi punktować zaniedbanie. 24 lipca w tej
na tej pozycji postawił się Andrzej Duda i on te negocjacje wyraźnie trwały, one się przedłużały i czegoś pan prezydent musiał zażądać. I mówi się tu bardzo wyraźnie o tym, że prezydent chce mieć duży wpływ na coś, na co miał kiedyś wpływ Lech Wałęsa, czyli na wojsko dyplomacji. Nie pamięta pan czasów tak zwanej małej konstytucji, kiedy to się okazywało, że są tak zwani ministrowie prezydenccy i wśród nich był właśnie szef dyplomacji i szef obrony narodowej. To byli ludzie, którzy byli mianowani przez Lecha Wałęsy wprost. I teraz wyraźnie do tego się nawiązuje, ponieważ konstytucja, czy tam ta mała, czy ta z 97 roku, którą zawdzięczamy Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, cały czas tutaj rysuje pole konfliktu między prezydentem a premierem. Więc spodziewam się daleko idącej zmiany na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Prawdopodobnie będzie to Krzysztof Szczerski, który jest nazywany wiceprezydentem, który jest akceptowalny dla także Prawa i Sprawiedliwości, ale który także przez lata wybrał współpracę z Andrzejem Dudą. Więc prawdopodobnie to będzie ten element. Ale chcę też zatrzymać się na sekundę przy panu ministrze Adamczyku, bo rzeczywiście tu jest... Wracamy do pytania o Mieszkanie Plus. O Mieszkanie Plus, bo trudno oczekiwać, żeby mieszkania od Kongresu Przysusze już w tej chwili były na ukończeniu. Tak szybko to nie działa przy wszystkich urzędach, które mają. Ale proszę zwrócić uwagę, że w Białej Podlaskiej, zdaliście, że na początku roku będzie oddawane już całe pierwsze osiedle w ramach tego programu, bo tam gmina była przygotowana. Tutaj mamy właśnie tą Polskę resortową, a Polskę także gminną i centralną. Nie wystarczy już coś zarządzić, tylko trzeba dokonać mnóstwa uzgodnień międzyresortowych, międzygminnych, dostać pozwolenia, żeby móc coś wybudować. I tutaj są rzeczywiście te problemy, że spółki nie chciały pierwotnie oddawać swoich gruntów, no bo to jest taka śliska sytuacja, że wyzbywają się czegoś, co ma dla nich bardzo dużą rację, wartość. I racja jest taka, że także zmiany w tej restrukturyzacji musi podlegać, także spółki Skarbu Państwa muszą inaczej wyglądać. I ten pomysł, żeby był premier od spraw społecznych, tą rolę miała Beata Szydło, i premier od spraw gospodarczych, czyli te dwa wielkie silosy, które muszą się równoważyć w naszym życiu społecznym, wydaje się być realizowane konsekwentnie. I to być może dobrze, to się z panem redaktorem zgadzam, że to będzie albo pan premier Morawiecki, albo człowiek od Morawieckiego, ale to musi się układać w całość, tak żeby to dobrze działało. A które się resorty w takim razie jeszcze można wchłonąć przez inne resorty? Tak, myślę, że jeszcze jeden przede wszystkim pani minister Strażyński. Miejmy świadomość, tylko ten jeden? Ono nie krępuje wolności. Ja myślę o sobie. Czyli podział kompetencji. Dobrze, wracam jeszcze do prezydenta w takim razie, chociaż mamy bardzo mało czasu i nie zdążę do prezydenta wrócić teraz w tej części debaty dnia Polskiego Radia 24. Tak, ponieważ o prezydencie Andrzeju Dudzie, jego wetach i 24. wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości mówił tuż po tym, jak mówił o rzucaniu kłód pod nogi przez totalną opozycję, biorąc pod uwagę, że prezydent wszedł trochę w rolę opozycji, więc można snuć różne dywagacje na ten właśnie temat, ale to zrobimy w drugiej części debaty dnia. Jakub Oworuszko, Agencja Informacyjna Polska Press, Antoni Szmiel, Telewizja Polska, do rzeczy.pl. Wracamy już niedługo. Z przekazaniem reklama. Szefie, jak mamy to ciąć? Na pół! Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład piekarnik parowy Electrolux. Potrawy soczyste w środku, chrupiące na zewnątrz. Zapłać teraz 999 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzja o przyznaniu kredytu podejmie bank. Już teraz w Lidlu. Polska wieprzowina, karkówka XXL marki rzeźnik 50% taniej, 8,44 za kilogram. A kawa milona Belarom Gold 33% taniej, 4,99 za 250 gramów. Szczegóły oferty na www.lidl.pl. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 17.30, czas na informację dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Rząd przyjął konstytucję dla biznesu. To pakiet 5 projektów ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym. Mają one ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności i poprawić jakość relacji między biznesem a administracją państwową. Centralnym punktem pakietu jest prawo przedsiębiorców, tłumaczy wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.
Więc objawienie... Wyszliśmy z założenia, żeby to była możliwie prosta, krótka, przejrzysta ustawa, która jest takim miejscem, w którym mamy skatalogowane najważniejsze uprawnienia i gwarancje przedsiębiorcy, typu domniemanie uczciwości, czy interpretacja niejasnych przepisów na rzecz przedsiębiorcy, czy wreszcie taka też zasadnicza reguła, co nie jest zabronione, prawem jest dozwolone. Podeszliśmy do tego z punktu widzenia mikro i małego przedsiębiorcy. Wiceszef resortu rozwoju dodaje, że prawo przedsiębiorców wprowadzi również pojęcie działalności nierejestrowej. Będzie polegała na tym, że osoba, która prowadzi najczęściej swoją dodatkową aktywność, na przykład nauczyciel, który w niewielkiej skali prowadzi korepetycje, jeżeli ten przychód z takiej aktywności nie będzie przekraczał połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli w przyszłym roku będzie 1050 zł, to taka osoba nie będzie musiała tej aktywności rejestrować jako działalności gospodarczej. Konstytucja dla biznesu wprowadza także ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców. Będą oni zwolnieni ze składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Po wejściu w życie przepisów osoby prowadzące działalność gospodarczą więcej spraw urzędowych będą mogły załatwić przez internet lub telefonicznie. Poza tym powołana zostanie instytucja rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który będzie organem interwencyjnym w sprawach, gdzie naruszane są ich prawa. Ministerstwo Rozwoju przewiduje, że pakiet wejdzie w życie od 1 marca. 71 osób zatrzymano dziś w związku z oszustwami, wyłudzeniami kredytów i działaniem na szkodę SK Banku. O wspólnych działaniach prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Podkreślił, że wśród zatrzymanych są osoby, które zajmowały w banku wysokie stanowiska. Łącznie zarzuty w tej sprawie usłyszy 85 osób. Święczkowski powiedział, że kwota wyłudzeń i oszustw w badanym banku przekracza 1 600 000 000 zł. Dodał, że wszystkie straty związane z SK Bankiem przekroczyły 2 700 000 000 zł. Tak. Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie po raz pierwszy udostępnił materiały z podziemnego archiwum getta Warszawy. Wystawa Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu zawiera archiwalne dokumenty i niepublikowane dotąd materiały filmowe. W otwarciu wystawy uczestniczyła para prezydencka. Archiwum jest bardzo ważnym elementem dziedzictwa Rzeczypospolitej, powiedział w trakcie swojego wystąpienia prezydent Andrzej Duda. Archiwum Ingelbluma jest bezcennym świadectwem najtragiczniejszego rozdziału wspólnej historii Polaków i Żydów. Jest bardzo ważnym elementem dziedzictwa Rzeczypospolitej. Otwierana dziś wystawa to kolejny ważny krok w przywracaniu pamięci o świecie, który z woli hitlerowskich zbrodniarzy miał zniknąć na zawsze, ale przetrwał dla pamięci Rzeczypospolitej, dla pamięci świata. Naszym obowiązkiem jest właśnie głoszenie prawdy o zagładzie Żydów. Każdy głos jest tu zapisany, podkreślił dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego profesor Paweł Śpiewak. Zasada prawdy oznacza, że każdy głos każdego Żyda zabijanego, umierającego jest to głos osobny i odrębny. I ten każdy głos musi być zapisany, ani upiększany, ani dodawany. Pokazany takim, jakim on jest. I te dokumenty tworzą taką pełną całość. Podziemne archiwum getta warszawskiego utworzono w 1940 roku z inicjatywy historyka i działacza społecznego Emanuela Riegenbluma. Udostępnione materiały przedstawiają losy Żydów pod okupacją niemiecką. Sąd Najwyższy w Kopenhadze skazał na 6 lat więzienia i deportację 25-letniego Turka, który brał udział w wojnie w Syrii po stronie dżihadystów. Mężczyzna urodzony w Danii zostanie też pozbawiony obywatelstwa tego kraju. Tym samym Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję sądu niższej instancji. Enes Cifni miał w 2013 roku 2 razy wyjechać do Syrii, by u boku tzw. państwa islamskiego brać udział w działaniach wojennych. Mężczyznę skazano również za próbę finansowania ISIS. Ma zostać deportowany do Turcji. Obrońca dżihadysty, mecenas Mikkel Jul Eriksen argumentował, że 25-latek nie ma żadnych związków z tym krajem, dlatego nie powinno mu się odbierać chińskiego obywatelstwa i wysyłać do ojczyzny jego rodziców. Matka i ojciec 25-latka przyjechali do Danii w latach 60. i 70. jako imigranci zarobkowi. Skazany nie ukończył nawet szkoły podstawowej, pracował w należącej do rodziców pizzerii. Dzisiejszy wyrok sądu to pierwszy przypadek w Danii, kiedy sąd odbiera obywatelstwo osobie urodzonej w tym kraju. Przemysław Gołański, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. My przed nim powiedzieliśmy o tym, że będziemy się kochać. Serwis giełdowy. Do końca. Bez względu na to, co się stanie. Murzy Prysznicki, zapraszam. Za nami wtorkowa sesja przeksiążącej. Efekt WIG20, czyli najważniejszy indeks warszawskiego pakietu zysku.
0,4%. Gorzej wymagał były spółki mniejsze. Enwik 40 stracił 0,57%. Komentuje Mateusz Namysł, analityk Domu Mokorskiego, Raiffeisen Polbank. Zdecydowaliśmy na kolejną sesję podczas średniej. Małe podmioty w Warszawie zachowywały się słabiej od największych. Wpływu większego na notowania nie miały, lepsze do oczekiwań dane wzrosty gospodarcze. Przy czym giełda w Warszawie nie była wyjątkowa, gdyż rzecz nie wzrastał pomimo również wyższego wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale niż oczekiwano. Ostatecznie spośród WIG 20 na plusie było 11 spółek, 9 straciło. Najwięcej zyskało PKN Orlen 2,75%. Niemal tyle samo, ale na minusie był KGHM, który po dzisiejszej sesji ma opublikować wyniki finansowe za trzeci kwartał. To właśnie zrobiła spółka CCC. Grupa w tym czasie zanotowała ponad 41 milionów złotych zysku netto. To czterokrotnie więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu akcje CCC zamknęły dzień zyskiem o 2,2%. W dzisiejszej sesji natomiast do udanych rozliczy na pewno CD Projekt. Po fatalnym poniedziałku akcji niedawnego prymusa GPW ponownie na pokazie zmienił się dziś producent Wiedźmina stracił 6,4%. Reakcja na niepotwierdzone informacje, iż mogą się opóźnić pracę nad ważnym projektem spółki, którym jest Cyberbank. Spółka, która najwięcej urosła w ostatnich miesiącach w indeksie NX40, przeżywała korektę notowań i momentami chodziła poniżej 100 zł. To jeszcze dodajmy, że to właśnie na akcjach CD Projektu wygenerowano dziś największe obroty, które łącznie sięgnęły miliarda 133 milionów złotych, więc całkiem przyzwoicie. Na szerokim rynku najgorzej wypadła spółka Refaku, która nominalnie straciła ponad 66%. Tu jednak trzeba dodać, że sytuacja jest wyjątkowa, bo ma związek z emisją akcji z poborem, z prawem poboru. Najwięcej zaś, po blisko 21%, zyskała spółka Fortuna, czyli operator zakładów bukmacherskich w Europie Środkowej. Jeśli chodzi o waluty, to wciąż w defensywie pozostaje dolar i funt brytyjski. Umacnia się natomiast euro i złoty. Obecnie amerykańska waluta wyceniana jest na 3,62 zł. Funt unijny kosztuje 4,74, euro 4,25, a za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 3,64 zł. Więcej informacji z rynków finansowych znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskierady.pl. Debata dnia. I wracamy do debaty dnia w Polskim Radiu 24. Antoni Czmiel, Telewizja Polska, portal Rzecze.pl i Jarosław Wróżko, dziennikarz Agencji Informacyjnej Polska Press. Witam serdecznie. Mówiliśmy o prezydencie Andrzeju Dudzie w poprzedniej części naszej debaty. Prezes Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej mówił, że jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia. Ten proces zmian był bardzo trudny przez działania aktualnej opozycji, która rzucała kłody pod nogi premier, ale udało się jakoś przez to przejść. Ale jeszcze trudniej jest od lipca, 24 lipca, czyli od czasu zawetowania przez prezydenta ustaw reformujących sądownictwo. W takim razie, czy prezydent Andrzej Duda, jak wynika z tej, może wynika z tej wypowiedzi, rzuca kłody pod nogi Prawa i Sprawiedliwości jako Poworuszko? Bo to z wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego może tak wynikać. To sprawi, że to będzie dziś prezes powiedział dokładnie, że od 24 lipca nieco zmieniły się okoliczności polityczne. Czyli nie tak ostro, jak mówił redaktor Wąż. Jednak to bardzo subtelne właśnie. Prezes prezydenckie weta nazywał wcześniej incydentem. Teraz o nich przypominam. No i okazuje się, że chyba było to coś więcej niż incydent. Prezydenckie weta zaważyły właśnie na wielu politycznych relacjach. Na coś się zdobył. Powiedzą, bardzo dużo rekonstrukcji. Pan premier też chyba też mówiła, że jeśli reforma sądownictwa to tylko dogłębna, jest zdeterminowany rząd, żeby taką reformę przeprowadzić. Tymczasem prezydent, kancelaria prezydenta informują, że właściwie wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Ale wracamy raz jeszcze do tej wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości o rzucaniu kłód pod nogi. Antoni Czmiel. No, kłody pod nogi to najbardziej widzieliśmy, kiedy rzeczywiście opozycja blokowała mównicę i ta europejska, zachodnia, tak przedstawiająca się Platforma Obywatelska do spółki z Nowoczesną, blokowała mównicę o wiele skuteczniej niż Andrzej Leppert to robił, chociaż z nim to nie chcieli przed laty występować w studiach telewizyjnych. I rzeczywiście, jak rozmawiamy, otworzyłem Twittera Platformy Obywatelskiej i spojrzałem, jak tutaj alarmują, jak to jest podła zmiana Platforma Obywatelska i krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, że jest mniej pieniędzy w kieszeniach Polaków na dowód. Wspominają podatek bankowy i podatek od hipermarketów. No to rzeczywiście z taką hasłami to nie ma się co dziwić, że Platforma Obywatelska zeszła już poniżej 20%, a za chwilę może do
doganiać Nowoczesną na progu dostanie się do parlamentu, bo rzeczywiście zrobiła się olbrzymia pustka i nawet pojawienie się 11 listopada Donalda Tuska, który miał dodać otuchy, że niby nie jesteście sami, wraz z tą kampanią, która się po 11 listopada w Święcie Niepodległości rozpętała na Zachodzie, jest tak nieprzystająca do tego, co Polacy widzą na ulicach i co widzą i odczuwają na własnej kieszeni, skórze, że tego zamordyzmu nawet 11 lipca, czy policji bijącej ludzi nie ma, że rzeczywiście jest pustka, jeśli chodzi o opozycję. I teraz mamy sytuację taką, która się kiedyś marzyła Adamowi Michnikowi, że on stworzy i władzę, i opozycję. Przed wielu laty okazuje się, i to jest czarny sen Adama Michnika, że to się udało Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo stworzył i rząd, i jedyną sensowną, merytoryczną opozycję w postaci Andrzeja Dudy. I teraz w te buty wszedł Andrzej Duda i pewnie z nich łatwo nie wyjdzie. A z tego wynika, że podziela pan teorię, jedną z teorii takich na styku sypisku, czy nie sypisku, political science fiction, która mówi, że ta cała wolta prezydenta, dwa weta, to jest wyreżyserowane. Poniekąd przynajmniej wyreżyserowane. To zupełnie nie ma znaczenia w polityce, czy jest coś wyreżyserowane, czy nie. Ja będę dziennikarzem. Faktem jest, że te dwa weta zostały złożone. Prezydent przesunął tę reformę co najmniej dwa miesiące. Wtedy zaprezentował te dwa projekty ustaw. Widzimy, że kolejne dwa miesiące zajęły negocjacje. Zobaczymy, jak szybko przejdą przez parlament. A mam wrażenie, że na zmiany w polskim sądownictwie czekamy co najmniej 27 lat. Więc rzeczywiście można łatwo powiedzieć, że kolejne dwa miesiące to żaden problem, a z drugiej strony, jeżeli to się nie odbędzie, to już będzie bardzo duży problem. Pytanie, kogo to Polacy obwinią, czy prezydenta, czy Prawo i Sprawiedliwość. No i ale pytanie tutaj, w takim razie, to co mamy... ma olbrzymią szansę być takim merytoryczną opozycją. Chociaż ja też wspominam rozmowę z Aleksandrą Jakubowską, dziennikarką, potem zdaje się nawet wiceszefową Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która opowiadała mi, jak to już AWS się rozpadał, bo nie zrealizował obietnic wyborczych i wiadomo było, że postkomuniści wygrają kolejne wybory i spotkali się ze swoim prezydentem, Aleksandrem Kwaśniewskim. I pytanie było tylko jedno ze strony Aleksandra Kwaśniewskiego: ile zamierzacie wygrać? Na co Jakubowska miała odpowiedzieć: no tak, żeby móc odrzucać weta prezydenta. I w tym momencie przyjaciel, nazwijmy to przynajmniej politycznie, czyli Marek Belka, Aleksandra Kwaśniewskiego, rzucił to, że trzeba będzie podnieść podatki i SLD nie tylko nie miało większości, żeby odrzucać, ale nie miało samodzielnej większości, gdyby rozdobył ją Jarosław Kaczyński. Czyli to też jest wpisane w ten mechanizm władzy i to też wymaga solidnego partnera, bo jak przyszło co do czego, to z prezydentem o kształcie reformy rozmawiał Jarosław Kaczyński, a nie Beata Szydło. No a potem już eksperci prezydenta i prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wracam do pytania o możliwą reżyserię tego konfliktu politycznego w ośrodku władzy, ponieważ to jest bardzo istotne, gdyż determinuje tak naprawdę dwa różnorakie działania. Albo to jest polityczne show wyreżyserowane na potrzeby tej dużej kampanii informacyjnej, medialnej, co też może być podważone do tego, że Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie było uważane za tę partię, która w cyniczny sposób wykorzystuje PR, wręcz makiewaliczny PR, albo to przerodzi się w dalsze zgrzyty na linii prezydenta Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ kreuje się taka zupełnie nowa rzeczywistość, to prezydent chce być traktowany bardziej podmiotowo i chce mieć trochę więcej władzy. W końcu w Konstytucji jest napisane, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, a w rzeczywistości wiemy, że kto inny jest fizycznym i faktycznym zwierzchnikiem sił zbrojnych, jako Poworuszko. Co pan o tym sądzi? Ja myślę, że w ogóle zrównywanie prezydenta z opozycją to jest jednak przesada. Cała ta sytuacja weta, myślę, że raczej uzdrowią relacje, tak? Prezydent, rząd, czy nawet opozycja. A straty wizerunkowe będą jednak mniejsze niż korzyści z tego wszystkiego wypływające. Z ostatecznego kształtu tych ustaw reformujących sądownictwo. Pytał pan też o relację, tak, szef MON, prezydent? No chociażby. I o to, na ile prezydent stara się o to, żeby dostać trochę więcej władzy, która wynika też z Konstytucji. No prezydent stara się cały czas, tak, od sierpnia, ale widać, że na razie mu to nie wychodzi. Minister obrony
Czapa i tak skutecznie blokuje. A zdaniem ministra obrony skutecznie blokuje prezydent, więc cały czas mam za takie tutaj właśnie to rzucanie kłód pod nogi i to przez siebie samych sobie. Przestrzegam się pan do tej frazy, powtarza pan panie redaktorze, dyrektora Węża, w tych kłodach pod nogi, cytuję, z uporem godnej, lepszej sprawy, a muszę polemizować z panem, z tą tezą, z oboma tezami, które pan postawił, tu obaj reagowaliśmy podobnie, słuchając tego, co pan mówi, czyli przecząc, po pierwsze, kluczowym elementem sytuacji, którą mamy, jest to rzeczywiście konstytucja. W konstytucji od czasów nikogo innego, tylko Wojciecha Jaruzelskiego, bo mamy taką wersję poprawianą tamtych rozwiązań, kiedy przy okrągłym stole powoływano senat, powoływano osobę prezydenta, bo wcześniej tego nie było. Pierwszym prezydentem był nie kto inny, tylko Wojciech Jaruzelski. To wpisano możliwości przede wszystkim blokujące. I to może zrobić prezydent. Jaruzelskiemu dano takie bezpieczniki, które wchodziły w różne sfery. Dla niego najbardziej istotne dyplomacja, sojusz ze Związkiem Sowieckim, ale także właśnie kwestie obronności, żeby on mógł funkcjonować. Ale nie chcę wnikać w konstytucję 1997 roku i to się nie zmieniło i teraz. Nie ma takich pozytywnych elementów w znaczeniu, że prezydent może coś zgłosić, bo nie on przyjmuje ustaw, nie on wydaje dekrety. To wiązało każdego kolejnego prezydenta. Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, czy także wiąże prezydenta Andrzeja Dudę. On się stał nie tyle z sprawą jakiegoś spisu czy PR-owego umówienia się gry na rolę, bo tak to w polityce nie działa, tylko siłą faktów, ponieważ opozycja powiedziała, że w sprawie ustaw o zmian w sądownictwie w ogóle nie chce dyskutować i do prezydenta nie przyszła, to ich milczący głos reprezentuje ich wrażliwość, to przyznaje w kolejnych wywiadach dla stacji Piotrowskiej prezydent, zaczął prezentować Andrzej Duda. To on wszedł w tą rolę. Jedyne, co może być dla niego bardzo groźne, to wejście za bardzo w tą rolę, wejście w buty poprzednika, bo pamiętamy Bronisława Komorowskiego z debaty telewizyjnej, kiedy to jak... Nie sądzę, żeby prezydent Andrzej Duda wchodził w rolę Bronisława Komorowskiego. Odcinał się od Platformy Obywatelskiej, dosłownie stawiając flagę Platformy Obywatelskiej ze swojego pulpitu u stóp Moniki Olejnik. Czyli powiedział, że kompletnie go to zaplecze nie interesuje i w efekcie został jak Himmelsbach z angielskim. No to jest sytuacja taka, która jest dla Andrzeja Dudy groźna, ale może być także bardzo zwycięska dla całego obozu, bo może reprezentować właśnie te dwie wrażliwości, które powinny, zwłaszcza w roku, w którym obchodzić będziemy stulecie niepodległości, powinny być panie redaktorze, ja wracam do tego cytatu po raz kolejny. Prezes Sprawy Sprawiedliwości zaznacza, że trzeba kontrolować proces zmiany. One się dzieją, niektóre wolniej, niektóre szybciej. I cytat, on jest dzisiaj trudniejszy niż był przedtem. Dlaczego trudniejszy? Bo był 24 lipca, więc jesteśmy całkowicie zdeterminowani, żeby go zrealizować do końca. I chcę jasno powiedzieć, że wymaga więcej niż jednej kadencji i dlatego nasza polityka jest nazywana na to, by nasza władza trwała dłużej, by Polska można było do końca zmienić to w kontekście wet prezydenta Andrzeja Dudy. Jako Boworuszko, chce pan to skomentować? Dwa kolejne lata w kontekście prezydenta i polityki prezydenta Andrzeja Dudy. Ja myślę, że dobre relacje tak pomiędzy prezydentem a obozem rządzącym nie są przekreślone. To się wszystko układa, może się ułożyć na nowo, już się zaczęło tak układać na nowo. Prezydent chciał mieć głos, chciał być bardziej znaczącym tak politykiem. No i być może w jakiejś części uda mu się to... Dwa ciekawe wątki bliżej końca naszej debaty. Pierwsze, bezpieczeństwo. Ogromny sukces ministra Błaszczaka. Premier zachwala resort spraw wewnętrznych i administracji. Tam chodzi o to, że dzisiaj możemy powiedzieć, iż polskie służby, polska policja jest i modernizowana, no i jesteśmy lepiej chronieni, jeśli chodzi o politykę migracyjną. To jest coś, co, jak mówi rząd, zawdzięczamy twardemu stanowisku Prawa i Sprawiedliwości. Polskiego rządu, który uchodźców przyjąć nie chciał. I mam tutaj wczorajszą informację, taką, którą się nie chce na początku wierzyć. Portal Polityce.pl informuje, że uchodźca z Syrii zgwałcił kucyka w Minizo w Berlinie na oczach dzieci. Czegoś takiego jeszcze nie było, komentują pracownicy i dyrekcja tego niemieckiego zoo. Pod spodem zdjęcie sympatycznego kucyka i zostawmy to w takim razie na boku. Rzeczywiście tego typu sytuacji w Polsce nie ma. One nie są publicznie, ponieważ nie mamy problemu z kryzysem migracyjnym. Ostatnio znowu było głośno o przypadkach chociażby molestowania seksualnego w Niemczech. To z okazji rozpoczęcia
premiera obecnego okresu w tamtym kraju i znowu przy okazji ulicznych demonstracji radości były próby molestowania seksualnego, na razie około 50 zgłoszeń. Czy polityka bezpieczeństwa to jest rzeczywiście sukces tego rządu? Panie doktorze? Tak, to jest sukces. Polska świadomie w dobrym momencie powiedziała stop nie uchodźcom, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć także, że jednak nie, że nie zostawiliśmy jednak tych ludzi bez opieki, bez wsparcia, bo przekazujemy choćby za pośrednictwem kościelnych organizacji milion złotych na pomoc tym osobom. Dzięki temu nie ma takiej sytuacji jak ta z berlińskiego ZOO? Nie ma wielu innych sytuacji, które rzeczywiście w Europie się dzieją. Wczoraj podawaliśmy wszyscy informacje, jak to ludzie, którzy świętowali w Belgii, stolicy Zjednoczonej Europy, zwycięstwo Marokka nad wybrzeżem Kości Słoniowej. Dużo samochodów spłonęło. Szkoda, że właśnie tych pieniędzy, które tak poszły z Dymem, nie przekazano choćby na pomoc prawdziwym uchodźcom, którzy chronią się choćby w Libanie, czy ofiar trzęsienia ziemi na pograniczu iracko-irańskim, bo to skala katastrofy jest olbrzymia. Wówczas, kiedy Jarosław Kaczyński w Sejmie próbował przekonać Ewę Kopacz, premier, którą pełniła tą funkcję i która złamała solidarność Europy Środkowo-Wschodniej na szczycie Unii Europejskiej, narzucając mechanizm relokacji całej Europy, bo to była ta decyzja. Najpierw Ewa Kopacz ustaliła ze Słowacją, z Czechami, z Węgrami, że wszyscy zablokujemy tę inicjatywę, to środkowi Europejczycy, po czym nagle po jakąś niewidzialną ręką zmieniła swoje zdanie o 180 stopni. To rzeczywiście zmieniło zdanie, ale rzeczywiście, jeżeli Beata Szydło dziękuję szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to powinna podziękować za to, że inicjatywa, której inicjatorem nie jest bynajmniej Prawo i Sprawiedliwość, czy Marsz Niepodległości, to zdecydowanie na prawo. To często endecy, a taką syntezą co najwyżej endecji z Piłsudczykowskim ruchem jest Prawo i Sprawiedliwość, przebiega od strony władzy bez palenia wódki, a to minister Platformy Obywatelskiej mówi, że ta wódka pod ambasadą sowiecką rosyjską spłynęła, bo minister taką miał koncepcję. Minister z Platformy Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz, że mamy aferę na całą Europę i świat, to w tym sprawie wypowiedzi siadaj Coulson, a nie zupełnie czegoś innego. Tak myślałem, pan zmierza do wspólnego Coulsona. Wierzy pan, że to on, Jakub Oworuszko? Bo niektórzy nie wierzy, nie wierzyli, że to jest Coulson, że to jest prawdziwy policjant Komendy Stołecznej Policji. No, ale jakiego dowodu jeszcze pan chce, panie redaktorze? No, ja zobaczyłem, ale pytam naszych gości, pytam pana redaktora, czy pan wierzy w to, że Coulson istnieje, po tym jak go policja przedstawiła. Bo obywatele RP twierdzą, że to nie był Coulson, tylko to było coś innego. Tak, właśnie, jak pan redaktor wspomniał, no już chyba dowodów z nami nie brakuje. Dziennikarze odtwarzali dźwięk, ale ja powiem, że tam padło Coulsona, a nie przekleństwo. Policja chyba też nie robiłaby jakiejś szopki, nie okłamywała. Ten człowiek zdecydował się tak pokazać swoją twarz, no istnieje tak. No mimo tego bardzo wiele mówiło się o poradności pozycji, o atakowaniu obywateli, nie było lądowania na księżycu. Dlatego pytam, czy panowie wierzą w Coulsona. Dlatego pytam, czy wierzą panowie w Coulsona, którego pokazała policja. Jako reporter uczestniczyłem w marszach niepodległości, kiedy one były przez polską policję zwalczane. I to nie dlatego, że policjanci mieli takie widzimisię, tylko że dlatego dostawali takie rozkazy. Brutalność czy kopanie przychodzącego człowieka było czymś, co się niestety zdarzało. Faktem jest, że mamy zmiany i od 3 lat to się nie zdarzyło. I to jest sukces. Problemem tylko jest to propaganda, która się toczy na świecie. W 1939 roku w paradzie, w której to Adolf Hitler, kanclerz Niemiec, demokratycznie uznany, został wyeliminowany w wywiadzie z portalem do rzeczy.pl. Rzecznik były młodzieży wszechpolskiej. Na koniec zapowiedź tego, nie da mi dokończyć ani jednego, ponieważ nasz czas wybiega końca, mamy tylko około minuty, a chciałem zapowiedzieć to, co będzie działo się jutro i będziemy komentować jutro, czyli podsumowanie przez poszczególne resorty 2 lat rządu. Wcześniej zdecydowanie zrobiły to służby specjalne, jak informuje Stanisław Żaren, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych, portal TVP Info. 2 lata rządów, według statystyk, to ponad 850 osób z zarzutami korupcyjnymi.
W tym samym czasie ABW prowadziła prawie 300 spraw dotyczących m.in. wyłudzeń VAT, które zarzuty usłyszało ponad 520 osób. To jest się czym chwalić. Ciekawe, czy będzie duże ministerstwo, które nie będą się miały czym pochwalić jutro. Służby są szalenie aktywne. Zwieńczeniem była dzisiejsza tak informacja o akcji CBA w sprawie wyłudzeń z SK Banku. Jutro tak, cały dzień, praktycznie co godzinę któryś z ministrów będzie chwalił się. Czyli korupcja jednak istnieje, bo kiedyś słyszeliśmy, że problem korupcji jest rozwiązany. Widać, że istnieje i to na ogromną skalę. Jako Paworuszko, dziennikarz Agencji Informacyjnej Polska Press, Antoni Szmiel, Telewizja Polska, portal dorzeczy.pl. Dziękuję. Na tym kończymy debatę dnia w Polskim Radiu 24. Piotr Wąż, dziękuję i do usłyszenia. Reklama. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodące